W skład województwa śląskiego wchodzi 36 powiatów. W tym roku obchodzą one 20-lecie istnienia. To efekt ustawy przyjętej przez Sejm RP przed 2 dekadami. W powiecie wodzisławskim jubileusz był okazją do zwołania wyjątkowej sesji rady oraz wręczenia odznaczeń państwowych. Przyznano 12 odznaczeń państwowych dla zasłużonych samorządowców, w tym Srebrny Krzyż Zasługi oraz 9 złotych i 2 srebrne medale za długoletnią służbę. Medale wręczył wicewojewoda śląski. Wielka wspólnota, wielka współpraca tych osób, które dla dobra tego powiatu chcą pracować, a tutaj tą pracę naprawdę widać. Znakomita praca nie tylko powiatu, ale również gmin tworzących powiat, bo tak naprawdę to ta wspólnota tworzy się z gmin, czyli z całej społeczności. Podczas jubileuszowej sesji podpisano także kolejną międzynarodową umowę o współpracy, tym razem pomiędzy powiatem wodzisławskim a powiatem Jelgawa znajdującym się na Łotwie. Już od dłuższego czasu współpracujemy z powiatem Jelgawa z Łotwy przy projektach, któreśmy realizowali. W związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć i wspólnie powalczyć o następne środki, bo taki jest cel tej współpracy. Wymiana różnych informacji, ale także próba pozyskiwania nowych środków. W skład powiatu wodzisławskiego wchodzi 9 gmin. To nie zmieniło się od początku. Zmieniają się członkowie Rady Powiatu z jednym wyjątkiem. Od początku w Radzie zasiada jej dzisiejszy przewodniczący Eugeniusz Wala. Pamiętamy, kiedy toczyliśmy bój o autostradę. No kto dziś sobie pomyśli, że nie może być autostrady? No a było tak. W pierwszej kadencji powołaliśmy nawet zespół sterujący, który wzdłuż tej nitki autostrady skupiał wszystkie samorządy, które walczyły o to, żeby przez nasz powiat i nie tylko biegła autostrada. No, trudno sobie dziś wyobrazić życia bez tej autostrady. Możemy się szczycić wieloma osiągnięciami. Na pewno jednym z tych najważniejszych jest oświata i o tym też bardzo wiele wszyscy mówią. Powiat wodzisławski znalazł się w tym roku jako jedyny samorząd z terenu subregionu zachodniego województwa śląskiego w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Zajął 5. miejsce.